Geralt był wspaniałym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach. Będziecie pamiętać o nim, gdy zabraknie wam przyjacielskiej porady, ciepłych słów zachęty, czy nawet spokojnego snu w nocy. Taki właśnie był Geralt. Zawsze dbał o innych, nigdy o siebie samego. Nigdy cię nie zapomnimy. Dobry panie, zabierz Erikę ze sobą. Erika. Cóż, ci, którzy ją znali, dobrze wiedzą, że potrafiła emanować chłodem. Ale czyż to nie ona ocaliła małego Kamila, syna sąsiadki, gdy zaatakowali go zarażeni? Czy ona rozdawała warzywa najbardziej potrzebującym podczas kryzysu imigracyjnego? Zapamiętajmy właśnie taką Erikę. Puśćcie mnie! To proste!
Row już na ciebie czeka, pielgrzymie. Krążą plotki, że w kantynie Matt prowadzi z innymi jakieś tajne rozmowy. Coś się święci. Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce. Teren zabezpieczony, bądźcie w gotowości. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. Turo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlakby to... Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Leon! Leon! Kurwa. Muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Leon, trzymajcie się. Idziemy po was. Tędy, Aiden. Korytarz B. Powodzenia. Przyda mi się, co? Weź to. Tobie może się bardziej przydać.
Jeszcze! Row? Jestem w holu. Przyjąłem. Nie czekaj na mnie. Gnoje mnie odcięły. Jest ich tu ze 20. Muszę się cofnąć do głównej sali. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. Jesteś Leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelniku. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas. Pieprzone przemieńce. I tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris jakoś się przebił i poszedł tam. Ta awaria to pewnie jego robota. Włącz prąd. To jedyny sposób na uruchomienie wind. Terminale są w piwnicy łączącej obie wieże. Proszę, weź ten list i daj go mojej żonie. Jest na statku. Pewnie.
Możesz na mnie liczyć. Czekaj tu. Znajdę Chrisa. Row, wiem, co się stało z prądem. Pracuję nad tym. Podłączę terminale i przywrócę prąd. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Chrisa. Reszta... niestety nie przeżyli. Przykro mi. Rozumiem. Tylko... bądź ostrożny, Aiden. Nie możemy stracić nikogo więcej. Row, jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak! Musisz sprawdzić bezpieczniki. Jedzenie jest używane do przeciętnego.
przez minimum 2 minuty. Przypominam, że zbierzemy swojego i innych przynajmniej 2 metrów odstępu od wszystkich osób w budynku. Zakrywaj usta i nos. Pamiętaj o częstym myciu rąk. Wirus przenosi się drogą inhalacyjną przez dotykanie powierzchni oraz przez bezpośredni kontakt. Jeden jest chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Oby się udało. Row, Leon zniknął. Thank you.
Dobra, windy działają. Dobrze, udało się. Dostałeś kiedyś medal, pielgrzymie? Nigdy. Zrobię ci jakiś. Z ziemniaka. Rozbijemy tu tymczasowy obóz. Do zobaczenia na 8. piętrze.